Siemanko. Wybraliśmy się na ryby, byliśmy, słuchajcie, tam na karpiach. Tragedia. Tak zalane, nie da się w ogóle łowić. Przydziało trzech karpiarzy z nocy. Busami stali na tym takim wale. To jedyne miejsce, gdzie da się podejść. Wszędzie jest wszyściutko zalane tam. Byliśmy 4 tygodnie w Polsce, pozmieniało się mega. Rzeka bardzo wysoka, ale już opada. Za tydzień będzie można już na niej łowić. Dlatego padło na kanał. Tam wstaliśmy rano, polecieliśmy o 6 rano, pojechaliśmy, no lipa, zawiedzieni strasznie. Musieliśmy przyjechać. Pojechaliśmy do domu, się przespaliśmy i na kanał z fiderkami. Ale ważne, że na rybach. Tak, ważne, że na rybach, bo tyle czasu, 4 tygodnie bez ryba. Pogoda jest przepiękna, 15 stopni na plusie. Leciutki wiaterek, ale da się przeżyć. Dwoma fiderkami będziemy łowili. Ja łowię jedną bliżej, drugą dalej. Będę nęcił po kilka koszyków. Dużych koszyków, samą zanętą, nic nie. Zanętą i robaki będę jeszcze dodawał. Żadnych glin, żadnych ziem. Żadnej ziemi, żadnej gliny. I będę. Tak, a ty? A Mateusz zanętą łowi tą samą, tylko bardziej od techniki. Rzucił mi wyzwanie. Ja jako technika. No technika, dwa kiderki, delikatnie. Lecimy o browara, więc jest o co walczyć. A co ty tu, kolego, robisz? Nie stresz, człowieku. A czego się boisz? Hot doga francuskiego. O, proszę bardzo. O, z kieszeni kiebaca. Takiego sobie... O, na bogatość? Hot doga zrobiłem. Smacznego. Można łowić! Można łowić! Jak można, no to łowimy. Można łowić! Makłowicz! Makłowicz? Można łowić. Kiedy? Teraz. Nie wiem. A ktoś krzyczał? No kurwa, takiego mi słyszę, że to nie ty. Może to nie ja. To ty. O! Ale masz pierwszy rybę. O! Wzdręga, nie płotka. Wzdręga. Tak, krasnopióra. Pokaż ją. Wyjmij ten haczyk. To jest wzdręga, to nie jest płotka. Ta, no teraz to jest ciutami. Ło! Taktyczny hol. Leszczyk chyba. Ta. O, krąpik nawet chyba to jest. O Jezu. To on? No a kto? To ty? Nie, no fuh. To on ja. O, też już taki pod patelnię. No u mnie ładnie leszcze. Z godziny było takie, że jeden za drugim. 10 sztuk wytargałem, może, a może i nie. U Mateusza weszły pięknie mu wzdręgi. Takie jak na razie. Ale u mnie też z początku były wzdręgi, leszcze po pewnym czasie się pokazały. Ale przed chwilą też miałem leszcza, tylko... No przed chwilą Mateusz też już miał leszcza, więc dobry znak, ale zły znak, że go spiął. Bo jak wiadomo, spięty leszcz odgania ławicę. Ojej. Ten to już taki nawet tłustawy.
Będą kotlety. Będzie to smażyć, jak ci powiem. Co? No. Mi też właśnie coś stukać znowu zaczęło. No nie wiem, Paula, no trzeba to zobaczyć. Do mechanika podjechać i tyle. Mateusz, na drugiej. Jest? A jest, malutki. Mateusz krzyczy, że ma coś innego. Płotka! Pokaż! To płotka! O kurwa! O piękna! Mój rekord płotki. Mateusz mówi, mam coś innego, chyba jaś. Ale to płoteczka. Jaka ładna. No 30, śmiało. No pokaż ty ją. Kurczę. O, człowieku. Solidna płotka. Dobra. Do siatki, na kotlety. Ha, ha, ha. Gratuluję. Dziękuję, dziękuję. Jeszcze ci zaraz wypadnie. Jakie kotlety dzisiaj? Ale jak on lądował, jak ona, bo to czapla. Lądowała fajnie, no nie? Widziałem. Myślałem, że ona leszcza mojego zaatakuje. Tu nasz szef Rumun pojechał. Turysta z Mielna. Nawet nas nie widział. Leszcza weź wyjmij z siatki jej rzuć. Nie, ona ucieknie, to dzikie jest. Cały mój zestaw to jest, słuchajcie, dzisiaj koszyczek na koraliku, na krętliku z koralikiem. Tu zastopowany. Quick change bit do szybkiej wymiany przyponu. Przepłonu! Nie, przyponu, przyponu. Przyponu, no. Przypon około... Przypon. Przypon 30 cm, skracam go, haczyk. Nie wiem, to jest 18 gdzieś. Aż go nie widać. Aż sprawdzę. 16. Na żyłce. 10, tu już bra... O, 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 o. O, o, o. Zaraz powrócimy do tej rozmowy. O, chyba jakiś duży, bo kołowrotek szczela. Wierzchem. Na hardkora. Wierzchem go. Już taki jestem pewny siebie, że wierzchem. No, więc przypon 30 cm. Najlepiej sprawdzają się, on tu leży. Odpoczywa. Wskakuj. O. Najlepiej sprawdzają się dwa robaczki czerwone. Trochę zanęty do koszyka, ale teraz jeszcze mam zanętę, bo nawet nie zdążyła wypaść. Co kilka koszyków dajemy robaków, i ja, i Mateusz. Powiedzmy co 3-4 koszyki. Idzie później koszyk doładowany robakami. Ryby staramy się utrzymywać niemalże przez cały dzień. Odkąd siedzimy, jakieś tam chwilowe przerwy w braniach, a tak to ładnie, regularnie, branie za braniem. Już coś się dzieje. Ty, patrz jak nasrane. O, fuu. To ten leś tak nasrał. Na spodniach miałem i przetarłem ręką. O, wytrę tu. Przed chwilą szły dwie kobiciny i jednej ta wrona na głowę nasrała. Nie mogliśmy wyrobić ze śmiechu. Było tak śmiesznie, że nawet one zaczęły się śmiać z tego wszystkiego. A u ciebie? Nie mój zestawi, to koszyczek 30 gram. Prawie tak samo. Ty to standardowo, czy ty łowisz karpie, czy ty łowisz płotki do takim samym zestawem. Tak, tylko, no nie, haczyk zmieniasz. Zmieniam przypłon, tak.
Nie przepłon? Przepłon. Mateusz też ma elegancką bluzę teraz, o. Proszę bardzo. Nie ma, pomiłuj. Fiderek do iluś tam gram wyrzutu. Po grubości wygląda, jakby miał 3 kilo. Z 300 gram wyrzutu, ale na pewno to jest dobry, sztywny kij. Tak, otóż to. Polecasz tą wędkę? Polecam. Polecam, Zenon Martyniuk. Jak się łowi hardkorowo? Kombosy. Troszkę na tej, troszkę na tej. Tu mam większego na tą prawą. No, taki waleczny ci powiem. To może nie leszczyk? Co to jest? Tylko ten chyba troszkę więcej siły. No, no tu co mam? Płotkę. Zdręgę. Płotkę. Płotkę i leszka. Płotkę wieszczem. Dobra. Płotka już jest. A leszcza. No, bo ten już taki... A ten miany, no nie? O, no. Ładnie, 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 kolega. Tak się ma. Jak się piwko wygrywa. Jak Darek. Tak się... O kurna! Jezu! O, bo jaki gruby! Też ten. O, fu. O, płoteczka na tarło idzie. Wiesz, po czym poznałem? Bo to jest szorstka. Nie. O. Po czym? Powiedziała mi, że się chce. O. Że szuka partnera. Tak. Nie, dziękuję. Ja nawet ci nie zaproponowałem. Ale ty... Zobacz, usłyszałem te twoje... Nie, te twoje... Już wiedziałem, o co chodzi. O, jaki jebła. Dobra, Paulo, zadzwonię, bo zakawać, bo mam branie. O, o, o! Linkiewicz! O, o! O, 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 tutaj jest. O, o, o! Kolego, chodź mi pomóc, bo pan mnie tam tak. O. No, dawaj swój połów. A z tą płoteczką to zrobisz mi dzielnicy, dobra? Trochę nadziubałeś. No, jest. Weź się do tego. O, gardoły brem. A, o, płotka ładna, no. Weź ją pokaż do zdjęcia, no. Tylko weź kicni.
dobra. Dobra, weź się wypuszczaj. No parę sztuk jest, no nie? No, jeśli... Uważaj. A to jest... A tylko róż? O, trochę ich jest. Uważaj, żeby... Nie no, ty powiem ci, pięknie żeś tego naciął, ta łatajstwa. Gratuluję. Dziękuję, dziękuję. Teraz czas na ciebie, kolega. Ale powiem ci, że nie spodziewałem się, że aż tyle ich miałeś. Mówisz? No, nie wiedziałem, że naprawdę miałeś ich sporo tam. No bo to w pewnym momencie, jak weszły, to jeden za drugim, tylko wędkę się rzucała. I powiem, że ładnie ich tam nadłubałeś. Nie wiem, kto to piwko przejmie darmowe. Nie, no bez porównania. Co ty? Ja to wiem. O! Nie. Co ty gadasz w ogóle? Ty patrz, co nagrywasz. O kurwa! Teraz trzeba je jakoś... Byś o tak uniósł, jak ja będę... Tylko byś o tak uniósł. O! Jak ja będę je chciał tam wrzucić. O, jest trochę. No, to gdzie to? O, faktycznie. Trochę jest ich. Ja pierdzielę, zobacz. O! Nie wiem, czy ty, czy jest sens je do podbierania. Ta, no. Wkładać. Zajrzyj tu kamerą do środka. Widzisz? O kurde. Jest tego. Jest ich co? Od groma. No. Pokaż, zrobimy zdjęcie. Nie będę ich wyjmował do tego, do... nie będę ich wyjmował do podbieraczka, bo nie ma takie, sensu. Co one mają te usta takie żółte? To ja nie wiem, od żarcia mu, nie wiem. Jest tego naprawdę. Trzymaj. Pięknie, naprawdę pięknie, kolega. Dobra, pójdź, o. No. Nagrywasz? O la la la. No trochę było. No było, nie? Było. Gratulacje. Ja tobie tam. Wygranego piwka. O, jeszcze jedna ryba bierze, widzisz? Jeszcze jest granie, na lewą. Jest? Tak. Tak. Jeszcze jeden. O, nie ma ty. A jak jest, to coś ma? Nie, ale nie ma. Nie ma nic? Nie, albo wzdręga ma ciupeńkę. Ta, malutka. Nie, leszczyk. Krąpik. I to przeważyło. To przeważyło twoją wygraną. No i kończymy dzisiejszą zasiadkę. Zasiadkę? No, połów dzisiaj. Browar mam darmowy. Zaraz będę go... Łoju. Nie tak. Gul. Browarka wygrałem. Ogólnie i tak bardzo fajnie Mateuszowi tak. Weszły te ryby, jak co mi przestały, no nie? To Mateuszowi fajnie leszcze brały. Ale... No parę kilo było, no... Nie było worka, więc nie było jakich i tak zważyć. Nie. Ale i tak jestem zadowolony, jak z każdej wyprawy naszej. Ładną, fajnie brały, no. Ładną płoteczkę, że mi ciachnął. Jak... Ogólnie płotki jeszcze nie biorą. No, nie wiem, czy nie biorą, czy one poszły na tarło. No nie było na 4 tygodnie, nawet nie wiem, co tu się bardziej działo z pogodą. Nie wiem, czy płotki się tu może nie trą teraz, bo nie brały. Myśmy złowili ze 4 z 5 płotek. Sporo wzdręg, jak nigdy. Tak właśnie. Zawsze tu były pojedyncze wzdręgi, a tu było tym razem ich sporo. No i te leszczyki. Leszczyki grały fajnie. Leszcze się dopiero szykują na tarło, bo dopiero tam jeden, dwa były jakieś z kropkami. Mhm. Więc one się tu jeszcze nie szykują. Jeszcze nie trą, o tak chciałem powiedzieć. Fajnie brały, dwa, jeden robaczek. Czy to dwa, czy jeden robaczek brania były u mnie mniej więcej te same, ty łowiłeś tylko na... Dwa robaki. Dwa robaki, no.
Próbowałem na 3, ale na 3 stało i nawet... Więcej brań ja miałem dalej. Średnio w połowie kanału. Tutaj. Otóż to, ja też te leszcze to większe złapałem. Tam daleko? Tak, bo, no, bo łowiliśmy, złapałem. Łowiliśmy bliżej i łowiliśmy dalej. Jak słychać ptaki, to tutaj są przepięknie, śpiewają, no ale tu też za tu. Od samego rana. Do następnego. Hejo. Teletubisie mówią papa, pamiętasz, taka była bajka? Suba! 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 Dawaj suba! Dawaj suba!